W poprzednim filmie pokazałem Wam przykład, jak obliczyć odległość do Proximy Centauri, no ale pokazałem w konkretnych porach roku, latem czy zimą. Co jeśli zmierzylibyśmy ten kąt, gdyby Ziemia znajdowała się w tym miejscu na orbicie i na przykład w tym. Tutaj wszystko tak ładnie by nie wyglądało, prawda? Mamy tutaj odległość do Słońca. No i kąty. Jednak ten kąt tutaj pomiędzy linią widzenia ze Słońca w kierunku gwiazdy i odległością, czyli linią Ziemia-Słońce, powinien być prosty, ale nie jest. Co zrobić w takim przypadku? Więc obserwować na przykład cały rok gwiazdę. Gdyby gwiazda znajdowała się na przykład tutaj, my obserwowalibyśmy ją latem i mierzyli kąt, no to wynik, który dałyby nam takie obserwacje, byłby zły. Dlaczego? Zobaczcie. Dalej nie mamy tutaj kąta prostego. On jest trochę większy niż prosty, a więc ten kąt zmierzony tutaj, czy zmierzony wzdłuż linii widzenia, nie byłby kątem, który dałby nam później w wyniku odległość do gwiazdy. Tak więc w takim przypadku, narysuję go jeszcze raz, mamy Słońce, gwiazdę, którą badamy, i Ziemię. To będzie lato, to będzie zima. No i mierzymy kąt. Do gwiazdy. Latem i zimą. I teraz po co mierzymy go dwa razy? No właśnie. Jeżeli okaże się, że te kąty tutaj są różne od siebie, to znaczy, że pomiary zostały źle wykonane. Najlepiej w tym przypadku byłoby tak, gdybyśmy obserwowali przez cały rok, tak jak Ziemia biega Słońce, przez cały rok obserwowalibyśmy gwiazdę i patrzyli, jak ten kąt się zmienia. Bo doszłoby do tego, że w najlepszym ułożeniu czyli takim, nie musi to być zima, nie musi to być lato, po prostu dwie obserwacje odległe od siebie w czasie o 6 miesięcy. One dają nam kąt największy, jaki uda nam się zmierzyć, czyli największego odchylenia gwiazdy w jedną i w drugą stronę, to będzie właśnie kąt paralaksy. Jeżeli będą one różne, no to wiemy już wtedy, że obserwacje zostały źle przeprowadzone. Tak samo z tą gwiazdą, która znajduje się tutaj. Musielibyśmy obserwować ją w innym czasie. Tutaj po zimie, tutaj po lecie. Wtedy patrząc właśnie wzdłuż tego kierunku zerowego, czyli tego kierunku odniesienia, wyznaczylibyśmy naszą alfę. Z jednej i z drugiej strony kąty byłyby identyczne. Wtedy uzyskalibyśmy kąt paralaksy i wyliczyli odległość do gwiazdy.